Cześć, witajcie. Pierwszy vlog tej wiosny. Jestem w trakcie rozsiewania nawozów pod kukurydzę. Właśnie rozsiewam polifoskę plon. Tutaj troszkę mam wrzucone sary trzaku, ponieważ mi się zostało, ale to tam dwa worki mi się zostało. Ale rozsiewam polifoskę plon 200, w dawce 250 kg. Może ponad, trochę zobaczę, jak wyjdzie. Skład 5 17.32. Głównie zawsze stosuję polifoskę, tak się nauczyłem. Dodatkowo zastosuję 250-260 kg bocznika i coś około 120 kg wyjdzie podsiewać poli dapu. Odmiany kukurydzy będę siał Danubio, Dublino, Ameka i Halka. Co roku lubię namieszać. Zobaczycie, się każda odmiana sprawdza. Co do uprawy, jak uprawiam kukurydzę, robię uprawę pod kukurydzę tak. Ja jestem za wiosenną orką pod kukurydzę, ponieważ na moich polach już się nauczyliśmy, że jak przełożymy na wiosnę, kukurydza daje zdecydowanie lepszy plon. A dlaczego? Bo ktoś powie, że obsuszam ziemię. Po pierwsze, stosuję obornik na wiosnę, na jesieni też mi sam wiosnę, ale mam tyle obornika, że i na wiosnę stosuję. To jest pierwszy powód. Drugi powód to jest dlatego, ponieważ u nas jak tu jest ziemia dość ciężka, widać, że wilgoć nawet sporo jest. Przed chwilą tutaj bronami było robione, żeby lekko zruszyć, ale to już mierzę o to. U nas już niejednokrotnie było doświadczenie nawet na tym polu. Kiedyś nie przeoraliśmy, albo się wydawało, nie ma co pod kukurydzę obsuszać, przecież sucho jest. No wszystko było dobrze, kukurydza została posiana, przyszła jedna ulewa, druga ulewa. Stanęła woda w kukurydzy miejscami, potem cały rok kukurydza się męczyła, nie dała plonu. To był ostatni rok, gdy nie przeorowaliśmy na kukurydzę na ciężejszej ziemi. Mam gdzieś tam trochę słabszej piątej klasy, kawałek szóstej łapy, no to tam zgoda, tam nie muszę przeorywać. Tam nawet w tym roku nie było przeorane, bo na jesieni było dużo obornika nawiezione. Ale na ciężejszej, gdzie pod spodem jest glina, co roku przeorujemy. Drenacji na polu nie ma, przyjdą ulewy, to jednak ta woda szybciej wsiąka w glebę. Na razie z wilgocią u nas jest super, wilgoci nie brakuje, deszcze popadują. Przeciwnie jak do tamtego roku, ale tamten rok też okazał się być dobry. I tak jak mówię, na wiosnę wozimy obornik, potem orka, zaraz jak najszybciej bronami ciężkimi robię, żeby dotrzymać parowanie, rozbić grudy. Następnie, tak jak teraz, poszła znów brona, żeby ziemię trochę napowietrzyć, żeby ciepło złapała. Teraz rozsiewam nawozy, następnie agregat uprawowy. Z grubsza się przeleci, większe kamienie się zbierze, potem posiejemy. Planowany jest oprysk Lumaxem w tym roku, zaraz po siebie, ponieważ wilgoć jest. I tak uprawiam kukurydzę, pod kukurydzę. O, tutaj troszkę widać zastoisko wodne. Ale tutaj to, tu jest glina. Także będę kończył, ja rozsiewam, może coś nagram z